Siemanko, tutaj Daria i witam was na kanale Daryliwka. My jesteśmy już po rozpoczęciu roku szkolnego. Siema Stasiek, ale teraz właśnie będę montowała filmik, który wy będziecie oglądać, więc wróćmy do samego początku, jak jechałyśmy z Oliwką do szkoły, jak było to całe rozpoczęcie, potem pakowałyśmy plecak, robiłyśmy organizację piórnika, sprawdzałyśmy, czy wszystko na pewno mamy, więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, zostawicie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek i dajcie znać, jak było u was na rozpoczęciu. Serduszko, ale to Stasiu tu, chodź, bo cię nie widać. Serduszko, serduszko, serduszko. I dajcie znać, jak u was na rozpoczęciu roku szkolnego. My już w aucie, zapinam pasy i ruszamy. I musimy zobaczyć klasę Oliwki po remoncie, bo we wakacje podobno tam się dużo pozmieniało. Jak wrażenia? Jest dobrze. Oliwka, inny kolor ścian. Słuchajcie, na sali trwają próby do ślubowania pierwszaków. No, Oliwka już w drugiej klasie. I no, w klasie się trochę pozmieniało. Malowanie było na pewno. Oliwcia, ja mam do ciebie kilka pytań. Czy cieszysz się, że wracasz do szkoły? Tak. Albo będziesz miała później nowe rzeczy. Dobra, kolejne pytanie. Czego najbardziej boisz się w nowym roku szkolnym? Że nie będę siedzieć z moim najlepszym przyjacielem. Że nie będziesz siedziała? A gdzie ty siedziałaś w tamtym roku? Tutaj, no nie? Tu. Tutaj? I tam. Tu i tam. No, no piękną macie tę klasę teraz, Oliś. Ale chcę koło Oliwki siedzieć. No to musicie się jakoś, wiesz, usadzić dobrze. Tylko, że pani nas będzie usadzać. Myślisz, że pani? No. To musisz... Tu chłopaki byli. Tutaj chłopaki? Ta. Musisz zagadać dobrze z panią. Powiedz, pani Bogusiu kochana, my mamy umowę. No dobra, słuchajcie, my schodzimy na dół, będziemy czekać na oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego i dajcie znać, jak u was w szkole to wszystko przebiegło, czy było fajnie, czy cieszyliście się, czy spotkaliście nowe osoby. Dajcie znać w komentarzach. Oliwia, stój. Siadaj, robię ci sprawdzian. Nie. Tak? Nie. Zobacz, nawet macie witaj szkoło na drzwiach. Chodź, idziemy. A to jest zerówki. Jakie misiule. Zerówki to jest? Z jednej strony się cieszę, że już jest rozpoczęcie roku szkolnego, a z drugiej strony boję się rannego wstawania. Lejli cię przywitała. Zaczynamy? Tak. My już w domu, słuchajcie, przebierzemy się z Oliwką, siema Stasiu, i robimy pakowanie. Co? A buziaczki wysyłasz, dobrze. Robimy pakowanie do szkoły, czyli ostateczne back to school, pokażemy całą wyprawkę, plecaki, piórniki, ja wszystko. Ja też sam. Ty też co? Tak. Bierzemy się za organizację i pakowanie rzeczy do szkoły. Oliwka dostała tutaj cały pakiet podręczników i ćwiczeń. Trzeba spakować plecak i piórnik i wszystko. Zapomniałyśmy, wiecie co zapomniałyśmy w tamtym roku wziąć ze szkoły? Butów po szkole Oliwki i pani mi jakaś przypomniała i ja dzisiaj znowu o nich zapomniałam. Okej, moi drodzy, zaczyna się. W ogóle przyszedł nam plecak Oliwki, proszę bardzo. Pushin, Oliwka sobie musi poodcinać metki. Mam nadzieję, że my się w tym pushinie pomieścimy. Nie, no pomieścimy się, bo wiecie co? Wydawał on mi się taki mały, bo Oliwka miała w pierwszej klasie taki tornister, a zobaczcie. Będzie git. Oliwka, odcinaj wszystko. Co my tutaj mamy? Mamy woreczek, który Oliwka bierze do szkoły. Dostałyśmy go w paczce od widza, od widzki raczej. Z pet shopami, z napisem Oliwka, więc super. I tutaj mamy całą torbę, którą jutro będę musiała zanieść do szkoły. Musimy popodpisywać wszystkie kredki, farby, bloki. Wszystko trzeba podpisać. A jest tego naprawdę dużo. Zobaczcie, jeszcze Oliwka wybrała sobie do plecaka taki bryloczek, bo Oliwka jest fanką bryloczków i mamy tutaj taką fajną tęczę, mamy oczywiście kota Pushina i takiego fajnego glutka, bobeczka. I ej, Oliwka, będziesz dzwonić jak taka owca w górę. Nasz stolik jest po prostu zawalony cały wyprawką back to school. To nie jest wyprawka back to school? Znaczy, a to jest Staśka. Odcinku, a ja jeszcze, wiecie, że ja wszystkiego nie wyjęłam?
Dobra, to słuchajcie, ja szukam tutaj wyprawki i tej listy całej, żeby podpisać zeszyty i wszystko, a Oliwka teraz będzie pakowała swój piórnik. Ej, my chyba tego wszystkiego normalnie za dużo kupiliśmy, ale ja już, no nie, zobacz jaki korektor. Nie, mam za duże... Za duże ołówki do piórnika, to może po prostu te puszynowe ołówki do puszynowego piórnika. Dobra. Zaraz się bierzemy. Znalazłam całą wyprawkę drugoklasisty. Trochę tego jest, trzeba podpisać zeszyty. I wszystkie te, o nie wiem czy widzicie. Jest, jest, jest. Zeszyty, wszystkie te pomoce plastyczne, techniczne i tak dalej, i tak dalej. Dajcie znać, czy wy też mieliście z tym tyle roboty. I Oliwka, od razu ci mówię, że jeżeli masz na przykład cztery puszynowe ołówki, to one w zupełności wystarczą. Nie musisz dokładać nic więcej, serio. No wiem, bo ja tego nie chcę dać. Zeszyt do religii, jutro masz religię, musimy jeszcze jechać po książki, bo tego nie kupiliśmy. Jedyna rzecz, której nie kupiliśmy, książek do religii, ale to zaraz podjedziemy do księgarni. I musimy ozdobić pierwszą stronę w tym zeszycie, więc odłożymy go sobie tutaj na bok. Kartki papieru muszę zanieść też, bo pierwsza piątka uczniów przynosi. Oliwka oczywiście jest w tej pierwszej piątce. Ej, Oliwia! Co? Bo my tutaj mamy takie farby, a ty tutaj masz jeszcze farby puszynowe? Tak. I które bierzesz do szkoły? A które są pastelowe? Te są, no nie wiem. Nie wiem. Dobra, czyli puszynowe farby są ok i Oliwka te wybrała do szkoły, więc ja je podpisuję. Szukam, o, są naklejki nasze lamowe, takie w tym roku, wszystko nam leci, podpisujemy. Oliwka wezmę sobie na przetestowanie ten oto piękny długopis i się bierzemy do pracy. Pierwsza rzecz leci do torby. Podpisana i lecimy dalej. Te są do domu? Te. Te są do domu, te są do szkoły. Tak. Dobra, bo kupiliśmy, słuchajcie, te grubsze bambino i tutaj są po prostu takie kredki ołówkowe, trójkątne. Ej, ale tutaj masz jeszcze jakieś tęczowe i pastelowe. Dobrze, tęczowe sobie wezmę, jak będę potrzebować. No ja nie wiem, które. Te do szkoły? Tak. Tak? Na pewno. Dobra, tak, to te lądują. Te lądują do piórnika, a te... Ej, to wiesz co? Ja te podpiszę też i włożysz sobie do szafki, do szkoły. Ale po co? No przecież masz w domu jeszcze z tej Hejki Tulenki kredki. Teraz podpisuję pastele i Oliwka oczywiście, nie wiem, Dawid, to jest twoja wina, bo na przykład my kupiliśmy na challenge'u tą plastelinę, a potem Dawid wynajdywał nagle taką plastelinę i teraz jest tak, że Oliwia ma po prostu podwójną wyprawkę. Która idzie do szkoły? Nie muszę chyba pytać, nie muszę pytać. Dobra, to podpisujemy puszynową plastelinę. Oliwia, który klej leci do... piórnika albo plecaka. Różowy. Różowy? A ten zostaje w domu. Fioletowy, tak się wtrącę, bardziej pasuje do wszystkiego. No bo masz fiolet z fioletem, puszynowy plecak i tak dalej. Nie, różowy. Dobra, no to ten, a ten zostaje. Kolejna rzecz, która leci do torby i jutro Oliwka sobie schowa w szafce, to pędzle, podpisałam tam z tyłu. Co ty tutaj masz? Tu mam takie gumka. Dobra, a teraz jeszcze wiesz co, Oliwia? Który korektor leci do piórnika? Ten z pandziulą, czy ten z lisem? Wybieraj. Lisek. Teraz wiesz co, tutaj mi poszły te wszystkie naklejki, te duże, a te zostają do dekoracji, więc będziesz sobie dekorowała w sumie jak chcesz, ale to już na sam koniec. Te farby zostają w domu, tak? Tak. Ja się zaraz pogubię z wszystkim. Te ołówki zostają w domu, bo one się nie mieszczą do puszynowego piórnika, a Oliwka jeszcze tutaj masz linijkę i ona już się musi zmieścić. Ten długopis też się musi zmieścić, wielokolorowy, z takim misiulem fajnym. Czy to piesek, czy to coś? Dobra. To jest łapka. To tak. I jeszcze kolejny długopis, różowy, z taką lamcią. To te trzy na pewno, ten też pewnie się zmieści, więc okej. A to co to jest? Powiedz mi. Truskawkowa gumka i to jest gumka jeszcze, tak? I tu jest gumka i tu jest gumka. No to nie wiem, to Oliwia ma cztery gumki, wychodzi na to. Dwa w takich jakby pojemniczkach, dwie znaczy się. I tutaj mamy arbuza i mamy truskawkę, więc wybieraj, które chcesz włożyć. Wszystkie. To też ląduje do piórnika, tak? Zakreślacze pastelowe. My jeszcze jedne zakreślacze kupiliśmy. Łapki, dobra. Łapki łapkami, ale powiedz mi, nie braliśmy takich lodów? Czy czegoś? Nie, tego nie braliśmy. Chyba, że marchewy. Mieści. Dobra, no to zaraz będziemy patrzeć, czy to się zmieści, czy nie. Dawid przejął aparat, bo ja nie wiem, za co mam się tutaj dosłownie zabrać. Teraz będę podpisywała wszystkie bloki, a jest tego naprawdę dużo. Teczki na prace plastyczne, na sprawdziany, na wszystko, a zeszyty zostawimy sobie po prostu na koniec. I Oliwka, musimy zobaczyć, czy da radę. Stasiu, wbija. Musimy jeszcze zobaczyć, wiecie co? Czy okładki z tamtego roku z książek po prostu nie możemy zdjąć i poprzeklejać? Bo okładek to też do nie szafki. Nie do szafki, do piórnika. Nie zmieści się. Jak się nie zmieści? Do szafki.
Naprawdę się nie zmieści? Tak, do szafki musi być. Jak coś to będę, jak będę potrzebowała, to wezmę sobie po prostu. Ale serio ci nie zmieści? Nie zamknie się. Zamknie się. Nie, nie. Ale mam tu miejsca. Jak włożysz tu, to nie zamknie się? No jak? No co ty? Pyk. I ale to na nic pyk. Innego nie będzie miejsca. Na co jeszcze musisz włożyć? Masz klej, masz wszystko już. Teraz słuchajcie, robimy teczki i mamy trzy na prace plastyczne, na kartkówki i sprawdziany i dodatkowe karty pracy, więc ten kod pójdzie na prace plastyczne może. Więc Oliwia Dorobuszewska, prace plastyczne. Schowałam tam zakreślacze i korektor. A ja słuchajcie, zrobiłam karty pracy, Oliwka, prace plastyczne masz w kocie, a tutaj będą, co to było jeszcze? Kartkówki i sprawdziany. Daria, ty dalej kleisz. Ja cały czas kleję, a jeszcze ile zeszytów, zobaczcie ile jest do klejenia. Cała sterta zeszytów. Druga klasa. Przyczepię do tego mini plecaczka jednorożce, bo ma tu jednorożce i tu. I teraz przyszedł czas na zeszyty. I książki. I książki jeszcze. Ale to muszę iść po okładki zobaczyć stare, bo tak to nie da rady. Ile tego? Wiecie co, jak wzięłam te okładki, to one są tak styrane życiem, że musimy one się chyba raczej nie nadają i trzeba po prostu wziąć książki i no zeszyty to A4 i tak dalej, a ja to po prostu wyrzucę, bo no nie będę tego myła ani nic w tym stylu. Ej, to jest rysunkowy blok, który oczywiście wybrał Dawid dodatkowo, na pewno, bo jest pushinowy. I teraz nie wiem, czy go bierzemy, podpisujemy, czy... No dobra, wrzucę ci Oliwka, bo to i tak będzie przydatne. A to co ty robisz? Notesik? Oliwia Dorobuszewska, żeby mi się nie... jakby się zgubił, to że mi ktoś dał. A co ty będziesz tam notować? No, że będę rysować. Podpisałam kolejne trzy zeszyty, pierwsze trzy zeszyty, Oliwka notesik. I tutaj mamy tak, ćwiczenia ortograficzne, taki duży zeszyt w trzy linie. Z królikiem będziesz miała edukację polonistyczną, Oliwka, a z pieskiem świniorejem matematykę. Więc to odkładam na bok, bo do tego wszystkiego trzeba kupić okładki i teraz Oliwka. Będziemy wybierać z tych małych zeszytów, co do czego, w ogóle tutaj Kerfuś nawet się znalazł. To jest mój zeszyt, bo podobno Oliwce się nie podobał, a on pachnie. Proszę! To ten tak, on pachnie. Nie, ten jest mój i jak widzowie nie wierzą, to było na odcinku, że Oliwka go nie chce. I teraz dobra, Oliwcia. Ale tu pisze, wiesz? Co pisze? No tak, że powąchaj mnie, pisze, no. Daj, to będzie moje. Zeszyt 32-kartkowy w kratkę formatu A5 do edukacji przyrodniczej. To jest A5? A5, tak. Teraz wybierasz sobie w kratkę, czyli to nie, ten jest w linie, to będzie do dyktant. Do przyrody, albo Kerfusia, to też nie. Kerfuś to albo babeczki. Do edukacji babeczki, przyrodniczej. Do przyrody. To są makaroniki. Do przyrody, tak? Dobra. To będzie przyroda, bo nie, ja się zaraz pogubię z tym wszystkim, matko. I znam życie, to i tak czegoś nie weźmiesz, albo nie będziesz czegoś miała, bo... A dzwonki, cymbałki. A gdzie ma tam te? Nie ma. Klaudia ma. Od Klaudii weźmiesz. No. Tylko, że tam jest jeden cymbałek. Jak jeden cymbałek? No jeden jest. Przyroda. Jak jeden cymbałek? Chodzi o ten kijek taki do pukania. No to nie jest cymbałek. Ty jesteś cymbałek. Ty jesteś cymbałek. Czekaj, który leci do dyktant? Poczekaj, do dyktant i zeszyt 32-kartkowy A5 do angielskiego jeszcze. No to a to jest 32-kartkowy? Tak. Jeden do dyktant, jeden do angielskiego musi być. Dajcie znać w komentarzach, który wy byście wybrali. Ten do angielskiego. Ten do angielskiego, ten do dyktant. Dobra, to ja tutaj ląduję naklejka. Bęc. Ej, w ogóle te naklejki to nie jest ten, bo one tak brzydzą te zeszyty. Znaczy one są fajne, ale ja bym to inaczej zrobiła. Nie, to jest dla mnie ładne. Tak? Czyli ten miał być do czego? Do dyktant. Ten do dyktant, dobra, to biorę, a ten do angielskiego. Dyktandor, how many come? No, ciekawe, czy będziesz tak tańczyła, jak będą do dyktanda. A wiesz co? Dyktanda. Bo ja będę miała taką panią od angielskiego nową. No. 32-kartkowy w trzy linie do angielskiego jest. Pyk. Dyktanda, no w trzy linie, pyk, jest. Przyroda, pyk, jest. Edukacja polonistyczna, ortograficzne, matematyka i to wszystko odkładam dla Dawida, który pojedzie do sklepu zaraz albo do księgarni i kupi na wszystko okładki, bo on jest taki super. Tylko teraz niech mnie ktoś wytłumaczy, jedno z drugim. Figę z makiem. Jedno z drugim niech mi wytłumaczy, po co jest ten zeszyt, czy my go wzięliśmy po prostu, bo on się podobał.
czy my te potem kupiliśmy, bo one były fajniejsze. Carrefourcia to pamiętam, że ja wzięłam, tutaj na religię jeszcze trzeba kupić okładkę i to wychodzi na to, że te są zapasówki, tak? Zapasówki są, no bo tu wszystko mamy. Piórnik, w nim zawsze. Dawajcie organizację piórnika, pokazujemy teraz. Piórnik, a w nim zawsze. Dwa ołówki są. Pióro może być kurkowe pióro lub długopis. Długopisy są? Dwa są długopisy, to jest zmywalne? Tak. Tak. Dobra, a nie chcesz wziąć jakichś starych zmywalnych zamiast tych? Nie wiem, ty miałeś jakieś fajniejsze. Czy te ci się podobają? Czy trzy mogę? Nie, no bez przesady. Te są ok? Dobra, dalej. Wielokolorowy długopis. Jest? Jest. Tutaj leży. Kredki ołówkowe dobrej jakości są. Zaokrąglone nożyczki. Są. Gumka. Ja mam lepsze. Gumka. Gumki tu. Prześwitują. Dobra, jest. Gumka, linijka jest, klej w sztyfcie i zamykana temperówka. To jest temperówka, tak? Zamykana temperówka. To jest prosiok czy misiu? Misiu. Misiu. Dobra, czyli mamy wszystko. Mamy wszystko. Zakupić. Czekajcie. No. Lepsze, ładniejsze. Dobra, okej. Okay. Które tam chcesz? Strój na włew jest, buty są, tutaj te książki, tam są zapasówki. Nie wiem tylko, czy się zmieści ta wielka śniadaniówka do plecaka, ale mam nadzieję, że tak. Jest. Dobra, a tutaj co było? Zakreślacze, tak? Tak. Tak. A, i korektor, tak? Ale tylko dwa? Nie, wszystkie są, tak? Tak. Dobra. No to teraz czas na Dawida i jego podróż do sklepu po książki od religii i po wykałaczki. Co ja gadam, ludzie, co ja gadam? Po okładki. I wszystko chyba mamy. A jak nie, to pani powiedziała, że mamy tydzień na takie, wiecie, jakby coś, ktoś czegoś nie miał. Ja jestem przerażona, ja nie wstanę rano. My teraz na ósmą mamy. Całą pierwszą klasę Oliwka miała na ósmą, 55, a teraz na ósmą. Zobaczcie, tutaj już jest tak, strój na włew, tutaj plecak Oliwka. Ej, Oliwia, zobacz, przecież ta śniadaniówka, ona jest za duża. Ja mówiłam, żeby jakąś nie, płaską. Nie, ona jest dobra! Tak myślisz? Tak. Ja nie wiem, zobaczymy tak, książki. Zamknie się. Tu mamy wszystko do zaokładkowania, czyli ćwiczenia i podręczniki. I zeszyty, kubka zeszytów, tutaj te trzy duże. I jeszcze buciki. Buciki po szkole, więc my tutaj gotowi jak najbardziej. Dajcie znać, czy u was też wszystko już gotowe, czy czegoś jeszcze nie macie, nie kupiliście. A teraz Oliwka, ja nie wiem co. I ja teraz siadam, żeby wam zmontować ten filmik, żeby on się pojawił naprawdę 1 września, tak jak jest rozpoczęcie roku szkolnego. Wzięłam sobie jakieś dwie mini paczuszki, jeden list, jedna paczuszka. I w ogóle zobaczcie, wymieniłam się na mikrofony z moim szwagrem, z Dawida bratem. I teraz tutaj mam normalnie profesjonal, mogę nagrywać jakieś, nie wiem, streamy, live'y, nie wiem co. Ale jest fajny. Halo, halo, zostawcie łapkę w górę, suba i dzwoneczek. Dobra, ale to już sobie odsunę i teraz może otworzymy sobie najpierw list, zanim, no tak, no bo jak mogę montować, jak ja nie dokończę filmiku, ludzie, no co ja gadam. Cześć, mam na imię Zuzia, mam 6 lat, moim zainteresowaniem jest śpiewanie, lubię was oglądać, w paczce znajdziesz maskę z Biedronki i czarnego kota, magnes, portfel z Krainy Lodu, pozdrawiam was serdecznie, Zuzia Wróbel. My ciebie, Zuzia, też bardzo serdecznie pozdrawiamy i tutaj, słuchajcie, mamy jeszcze rysunek całej naszej rodzinki, no i faktycznie jest maska, jest portfel, Oliwia, bałaś się, że nie będziesz miała gdzie drobne kłaść do plecaka, mamy kredeczkę Bambino, tutaj mamy kolejny rysunek, zobaczcie, i jeszcze mamy magnesik serduszko, takie piękne zielone, więc Zuzia, bardzo, bardzo ci dziękujemy. Ty będziesz teraz w tej masce siedziała? Mamy tutaj jeszcze taką paczuszkę i przed chwileczką dosłownie poszłam do mamy, wzięłam jeszcze jedną taką większą, żeby to pootwierać, żebyście nie czekali długo na to nasze otwieranie i zobaczmy co i od ko... O! Tu jakieś kule dla Oliwki, proszę bardzo. To jest, słuchajcie, wysyp na Stasia, ale to odkładamy, bo na razie nie wysypujemy. Zobacz, Stasiu, tutaj masz chyba jakąś ciastolinkę. Hej, jestem Maja i mam 8 lat, mieszkam w Gorzowie Wielkopolskim. Maja, pozdrawiamy cię serdecznie i dziękujemy za niespodziankę. Mogę pokazać? No możesz. Taką bransoletkę dostałam, nie widać chyba, ale widać. Naklejeczki. Zakładam. Ja mam ciastolinę. Ciastolinę Stasiek pokazuje. I jeszcze więcej naklejeczek mamy. Tutaj mamy jakiś mazaczek. O, te będą świeciły na pewno. To są te świecące, no. Wiesz co?
Napiszę sobie na ścianę. Możesz, mamy krówkę z Milka Secret Boxów, mamy Super Thingsa, tak myślę. To już pokazywałam, dwa mazaczki i jeszcze coś tutaj jest. O, Oliwcia, tutaj jest dla Darii, możesz otworzyć, to będzie chyba dla mnie bransoletka. O, jak ja lubię te mini stworki, one są super. Ale piękna. No, zakładamy. Zakładamy, Oliwka będzie, mam nadzieję, że zmieszczę, dobra. O, Oliwka ma swoją, ja mam swoją. I małpiak, więc Maja, bardzo, bardzo dziękujemy za te superowe niespodzianki. I ostatnia już paczuszka na dzisiejszym odcinku i spakujemy sobie jeszcze plecak, Oliwka. Tak. Żeby, o, Stasiek, zobacz, strzelaki. Teraz będzie huk, zobaczcie, co my tutaj mamy. Co to jest? W takim pokrowcu jakimś? Co tu jest grane? Co to jest? Magic Park Bubble. Tu jest chyba jakiś płyn do baniek czy coś w tym stylu. Ej, ale jeszcze coś jest. Taka opaska fajna zielona, zobaczcie. O, dam Stasiowi. Oliwka, ta dziewiątka to chyba do ciebie. Pet Shop. Ej, to jest mrówka. Mamy tutaj bardzo, bardzo... O, jaki Pushin! Zobacz. Zobacz, Stasiu. Tu je, czwóreczkę teraz otwieram. I tak myślałam, że to będzie coś z Milki. Zobaczcie, diamentowa, fioletowa, kosmiczna krowa. Mamy bardzo dużo w tej paczce poukrywanych takich małych paczuszek. O, mamy też kosmicznego kotka, zobaczcie. Ej, ja nie, otwierałyśmy tą kosmiczną serię, czy nie? Tak. Myślisz, że tak? Bo ja my nie tej pamiętam. Początkowej nie otwieramy. Tu mamy bransoletkę z gumeczek. Stasiek huka, spokojnie, nic się nie dzieje, bo Stasiek uwielbia te huki. I teraz będzie po tym chodził. Mamy list! Ojeju! Hej Darliwka, mam na imię Ania i mam 9 lat. Bardzo lubię oglądać twoje filmiki, a najbardziej jak ciocia Jadzia opiekowała się Oliwką i Stasiem. Chodzę na ćwiczenia akrobatyczne i mam nadzieję, że przyjedziesz kiedyś na mój występ. Oj, bardzo bym chciała go zobaczyć. Pytania, czy Stasiu będzie... Czy jak Stasiu będzie starszy, to założy swój kanał? Jestem starszy. Jesteś już starszy? Tak. Chcesz założyć swój kanał? Tak. No ja nie wiem, czy my byśmy mieli czas, żeby go... To jest naklejka. No wiem. Makaron z sosem czy bez? Zdecydowanie z sosem. Wolisz koty czy psy? Psy. Różowy czy fioletowy? Fioletowy. Mała niespodzianka dla Stasia. Stasiu, masz bransoletkę. Od Ani, zobacz. Masz bransoletkę swoją. Dziękujemy. Mam tutaj jeszcze piąteczkę, słuchajcie, i to jest też coś kosmicznego. Alion. Fredo, kosmiczny. I czy ja tutaj mam coś jeszcze, żebym nic nie przegapiła? Jeszcze jest. Te wysypywanki to ja odkładam, wiecie na co. Tutaj jest trójeczka. Ojej, co to jest? Takie fajne. To jest co to jest? To jest takie do stawiania? Taki jednorożec fajny. Tak, mam jeszcze, Stasiu. Zobaczcie, taką naklejkę, superową pizzę. I to chyba będzie wszystko, bo mamy tutaj bardzo dużo bibułki, więc Ania, bardzo ci dziękujemy, wysyłamy serduszko i pozdrawiamy. No i bardzo byśmy... Serduszko wysyłasz też? No dobra, to chodź tu bliżej, bo cię nie widać. Jednak nie, ale pokazał serduszko, naprawdę. Wracam do naszego plecaka i tej organizacji. Tutaj mam nadzieję, że się wszystko zmieści. Stasiu sobie robi coś z ciastoliny. Tylko mnie przeraża ta śniadaniówka. Bidon tam jest? Nie. Tam jest piórnik. Dobra, tu śniadaniówka. Tu masz jeszcze jedną kieszeń, więc chyba nie będzie źle. Nie będzie źle, słuchajcie. Plecak się sprawdzi. No i będziesz owcą. Więc kochani, ja już tak na sam koniec życzę wam superowego roku szkolnego, niczym się nie stresujcie, a jak będziecie się stresować, to zawsze możecie napisać do nas na Instagramie, trzymam mocno za was kciuki, mam nadzieję, że szybko zleci, teraz ogólnie włączam odliczanie do świąt, bo zobaczcie, że ani się obejrzymy, jak już będą święta, będzie dekorowanie, będą vlogmasy, będzie kupowanie prezentów i naprawdę będzie super, a potem to moment i znowu mamy wakacje, mam nadzieję, że tak szybko zleci. Bardzo dziękujemy za oglądanie, zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, no i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!